Poznań był bardzo tajemnicą owiane. Jakoś o tym, jak się odbywały rozruchy, to pamiętam, że się dowiedziałam później. Natomiast w zakładach pracy urządzano tak zwane potępiające zebrania. No i na takim zebraniu, prawda, taki, jak myśmy to nazywali, politruk, stawał i tam mówił o tym, jacy to, prawda, chuligani, jacy źli ludzie, jacy wrogowie naszej ojczyzny i Polski Ludowej i wszystkich systemów. I wtedy cała sala miała bić brawo. I dokładnie jeszcze patrzono się, kto nie bije brawa, to podpadał. No tak sobie przypominam, no ale w normalnych domach, dla mnie normalnych, no to słuchaliśmy Wolnej Europy i Londynu i się wiedziało, co się działo. Tak, wiedziało się, ale publicznie to było bardzo, bardzo owiane tajemnicą, tylko potępienie, że tam wroga, prawda, klasa podniosła rękę, którą pan Cyrankiewicz powiedział, że obetnie.